Podczas filmu będę wrzucał fragmenty swojej kolekcji w formie zdjęć. Jeżeli ktoś znajdzie coś tam bardzo wartościowego na tych zdjęciach i na przykład będzie mógł to sprzedać za $1 000 000, to śmiało piszcie. Dogadamy się nawet 50-50, także po 5 stówek. Ja już jako taki mały dzieciak lubię sobie zbierać różne rzeczy, jakieś tam historyjki z gum, wtedy to były gumy Turbo, gumy Donald. Były też takie albumy Panda ze zwierzętami, potem z samochodami. Kupowało się takie pakieciki i wklejało do tych albumów właśnie naklejki. Karty z piłkarzami. W międzyczasie też pojawiły się karty takie kolekcjonerskie, czyli jakiś Magic the Gathering, Doom Trooper, Dark Edens, ale też gdzieś przewijało się między tym wszystkim, przewijały się właśnie znaczki pocztowe, bo dziadkowie moi mieli trochę tych klaserów i w sumie było to też coś takiego, co przyciągało mnie, bo lubiłem sobie zbierać. I widziałem, że to też jest coś takiego, co można zbierać. I przyznam, że też mnie to interesowało, tylko tak jak te wszystkie takie dziecięce na tamten czas rzeczy właśnie typu te historyjki z gum, podchodziłem do tego tak bardziej, że mnie to tak po prostu kręciło, że fajnie było pozbierać sobie. Tak tutaj do znaczków miałem zawsze takie podejście, wiadomo, byłem małym dzieckiem, miałem wtedy nie wiem ile, 10 lat, 12 może lat. Bardziej podchodziłem, że to jest coś takiego inwestycyjnego, czyli że fajnie, że można sobie to zbierać, ale też, że jest to raczej coś takiego wyżej finansowo niż ja jestem w tym momencie w stanie ogarnąć. I no są jakieś tam takie starsze znaczki, to są przeważnie polskie znaczki, no jak widać albo nie widać, może jakieś tam zdjęcie potem wkleję. Już też nie będę tutaj, nie będę też wszystkiego pokazywał. O, już widzę, że mi coś wypadło. Widać profesjonalizm. Dwa znaczki już wypadły. O, dobra, coś powypadało. Nie, ale zaraz to pochowam. Ku mojemu rozczarowaniu niestety okazało się, że wartość tych znaczków wcale jakoś specjalnie do góry nie idzie. I tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak może być. Przeprowadziłem analizę, jak to ja. Umysł analityczny, przeprowadziłem analizę, dlaczego tak może być. No i doszedłem do wniosku, że generalnie przecież no już te obecne pokolenia z listów to korzystają może jak dostają jakiś tam, nie wiem, wykaz z banku, ale to też już mało kto ma zamówione, bo wszystko leci formą elektroniczną. I owszem, znaczki cały czas można kupić, cały czas wychodzą jakieś tam kolekcjonerskie wydania, tego zwykłe wydania i są ludzie, którzy się faktycznie tym dalej pasjonują, ale jest ich zdecydowanie mniej, no bo jest dużo więcej różnego rodzaju alternatyw. No wtedy za bardzo nie było jakiegoś wyboru, no monety, znaczki i nie wiem, co jeszcze można było z takich rzeczy kolekcjonować. No chyba tylko te dwie rzeczy, gdyż nie chcę wchodzić w jakieś tam wysokogabarytowe rzeczy, bo to jest trochę co innego, typu jakieś, nie wiem, obrazy, jakaś sztuka i w ogóle, bo na to trzeba mieć dużo miejsca. Mówię o takich właśnie małych rzeczach, gdzie każdy może sobie nawet w jakimś małym mieszkanku to przechowywać. I z mojej analizy wynika to, że jest coraz mniej osób, które się tym interesują, a te osoby, czyli starsze pokolenie, no które sentyment, tak? Bo jeżeli się zajmujesz czymś tam, zbierasz sobie coś od wielu lat i z dawnych lat to pamiętasz, no to raczej tak łatwo o tym nie zapomnisz i nie zaczniesz nagle zbierać naklejek do jakiegoś albumu, czy jakichś kart kolekcjonerskich. Po prostu w twojej głowie jest to już tak zakodowane, że no, że znaczki. No ale no, pokolenia się powoli zmieniają, tam ci ludzie odchodzą, jak jest coraz mniej tych osób, no to jest coraz mniejszy popyt, natomiast te znaczki nie giną, no one nie lecą teraz do podpalania w piecu, no tylko jak już ktoś je ma, to je trzyma albo próbuje gdzieś tam odsprzedać, jeżeli dużo osób próbuje odsprzedać gdzieś tam po rodzinie te znaczki, które gdzieś pozostały, no to jest coraz większa podaż, popyt nie rośnie, no i wychodzi na to, że te osoby, które jeszcze tam się tym zajmują, no to skupują sobie to w tych cały czas tych samych cenach, natomiast nie ma takiego dużego popytu, żeby miało to szansę rosnąć. Co warto z tych znaczków ewentualnie szukać? Jeżeli chce się walczyć z jakąś inflacją obecnie teraz, czy właśnie, żeby nie trzymać gotówki na koncie, no to generalnie takie najbardziej rzeczy, które drożeją, znaczki, które drożeją, to są takie, które albo mają jakieś tam wady od początku wydruku, czy w sensie nie takie, że wezmę znaczek i go przerwę na pół i że to jest wada, tylko jakieś wady fabryczne, bo te osoby, które się tym zajmują, tam no, mają doczytany temat i wiedzą, co jest rzadkie, co jest w małym nakładzie, też wiadomo, że rozchodzi się o nakład, bo jak coś wyszło w nakładzie 100 milionów, no to raczej taki znaczek
no, nie ma jakichś specjalnie dużych szans na to, żeby rosnąć na wartości. Natomiast jeżeli z tych 100 milionów jakaś partia wyszła, nie wiem, 1000 sztuk, które mają jakieś tam uszkodzenie czy jakiś inny wydruk, no to te osoby właśnie szukają takich okazów i one dalej są w jakimś tam stopniu cenione i potrafią rosnąć na cenie. I tak samo jest właśnie, no ja myślałem, że te znaczki takie właśnie z czasów, no nawet tam tej wojny II światowej, że jako, że są takie stare, to jest papier, no gdzieś tam to się niszczyło, w tamtych czasach też sporo rzeczy na pewno się spaliło i to myślałem, że właśnie pod tym kątem, że jest tego dosyć niedużo, w związku z czym no jest duża szansa, że będzie to rosło na wartości. No ale no, okazuje się, że nie do końca i dokładnie ta sama zasada tyczy się właśnie tamtych znaczków, że albo wychodziły jakieś serie, gdzie tam ten znaczek był jakoś źle wydrukowany, coś tam było na nim, no po prostu miał jakiś swój znak charakterystyczny, inny niż reszta całej serii tych znaczków. I to są faktycznie jakieś takie pojedyncze okazy, które są wyszukiwane na rynku, jest ich niewiele, też dużo osób no, nie ma świadomości nawet, że jest w posiadaniu czegoś takiego, w związku z czym te osoby, które się tym zajmują, mają szansę właśnie na szukanie jakiejś kolekcji, skupowanie całych takich właśnie tych klaserów, jak ktoś chce się tego pozbyć, no i z tych klaserów wyszukiwanie właśnie tych okazów. Moda czasem wraca. I to jest tak, że przez jakiś czas się czymś ktoś nie interesuje, ludzie się nie interesują, ale potem znowu wraca to na top i ceny rosną. No tylko tak jak mówię, ja tutaj z mojego punktu widzenia, no wydaje, z mojej analizy wynika, że no niewielkie szanse są na to, bo raczej osoby, no nie będą się pojawiały takie osoby, które, no które zaczynają się od tak po prostu z niczego interesować znaczkami, no to już jest coś takiego, co raczej zanika. Bardziej jakieś figurki właśnie, bardziej jakieś karty kolekcjonerskie czy tego typu rzeczy. Trochę tego jest na rynku. Sumując, generalnie uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, zbieranie czegoś takiego i jak najbardziej rozumiem te wszystkie osoby, które się tym zajmują. Jeżeli ja miałbym na tą chwilę ocenić, czy bardziej cała ta filatelistyka, znaczki pocztowe, czy bardziej traktować to jako inwestycje, czy bardziej traktować to jako przedmiot kolekcjonerski, ja postawiłbym, że jest to raczej taka pasja, kolekcjonerstwo z delikatną szansą na wzrost wartości, ale myślę, że można znaleźć coś ciekawszego. Oczywiście też bym nie chciał, żeby ktokolwiek potraktował to jako jakąś poradę inwestycyjną, bo to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko takie moje luźne spostrzeżenie, moja taka luźna, subiektywna analiza. Wiadomo, że może być różnie, mogą nagle te znaczki zacząć teraz drożeć, bo wiadomo, jaka jest inflacja. Także jeżeli o czymś zapomniałem, będzie to w opisie filmu, wszystkie przydatne linki również też tam są. I co? Do następnego razu. Fajna sprawa, znaczki pocztowe w sumie, no zbieranie czegoś takiego, nieduże, duży wybór, różnorodność.